Nie ma bardziej rasowych klasyków w polskiej ekstraklasie niż te, w których Legia spotyka się z Górnikiem. 121 meczów do tej pory, bilans nieznacznie na korzyść Legii, więc wiadomo, że niezależnie od miejsc w tabeli obydwu zespołów trzeba, czy wręcz należy szykować się na naprawdę duży spektakl. Ja zawsze tak podchodzę do meczów Legii z Górnikiem, rzadko wychodzę rozczarowany, a tym razem siły wcale nie muszą być tak mocno nierówne, jak sugerowałyby miejsca w ligowej tabeli. Legia troszeczkę ma gorsze w ostatnim czasie wyniki fitnessowe po spotkaniach ligowych. Chciałem o to zapytać, czy wręcz zapytałem trenera Sapinto, ale lekko się zdenerwował. Mam pytanie o pracę wykonywaną przez piłkarzy na ostatnich spotkaniach, bo troszeczkę to spada. Od meczu z Wisłą Płock rosła liczba przebiegniętych tych kilometrów, liczba sprintów, natomiast mecz z Jagiellonią był słabszy dla Legii pod tym względem. Jest tylko niespełna 111 przebiegniętych kilometrów, podczas gdy z Wisłą było 113, ze Śląskiem 116. Liczba sprintów też mocno czy zauważalnie zmalała. Czy to świadczy o jakiejś korekcie w pracy nad motoryką zespołu? I don't understand your question. Trener nie rozumie, może proszę zadać troszeczkę inaczej to pytanie. Spadła liczba przebiegniętych kilometrów. I don't understand your question, but I will answer to you. We are talking about athleticism or football. Być może jest to tylko wypadek przy pracy, może po prostu Wisła i Jagiellonia zagrały w ten sposób, że legioniści nie musieli albo nie mogli wykonać tylu sprintów i przebiec tylu kilometrów, ile chociażby w spotkaniu ze Śląskiem Wrocław, ale myślę, że weryfikacja przyjdzie w spotkaniu z Górnikiem. Górnikiem, który, jak się wydaje, największy kryzys ma w tym momencie już za sobą. Górnikiem, który się napędza. Oczywiście mecze z Zagłębiem Lubin czy Legionowią to jeszcze nie było nawiązanie do poprzedniego sezonu, którego Górnik był rewelacją, ale był już na tyle przyzwoicie, że w sobotę przy Łazienkowskiej możemy oczekiwać spotkania na poziomie godnym naprawdę wspaniałej historii, jaką zapisały Legia z Górnikiem w naszej ekstraklasie.